Siemano ze wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku ponownie będziemy na Palionowie szukać ostatniej części mapy. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić z tego powodu, że brakuje nam już ostatniej części do tego, żeby ogarnąć, co tak naprawdę przedstawia mapa. W poprzednim odcinku już w sumie dotrzeliśmy do tego, że jest to prawdopodobnie wyspa, na której jest wybudowany zamek. No niestety, boję się to powiedzieć, ale chyba jest to zamek Pennywise'a i Lucyfera. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19 i tyle, no. A teraz jesteśmy oczywiście w Minecrafciku, tutaj prawda przed moim domem, tradycyjnie tak jak zwykle rozpoczynamy. I uwaga, plan jest taki, musimy przewidzieć gdzie jest ostatnia część mapy. I myślałem nad tym i przyszło mi do głowy jedno miejsce. Jak pamiętacie w kanałach było takie coś jak taka baza jakby Lucyfera, gdzie miał takie stojaki ze swoją głową. Tam na dole był jakiś kryształ Endu i to tak jakby było tak przedziurawione do góry, żeby było widać niebo. Tam przez takie kraty to jakby takie więzienie podziemne wyglądało. Więc tam w dzisiejszym odcinku postaram się pójść z tego powodu, że prawdopodobnie w tamtym miejscu może znajdować się ostatnia część mapy i szczerze wewnętrznie na to liczę, że tam będzie się znajdować, no bo innych miejsc już od Pennywise'a czy od Lucyfera mi się tutaj nie kojarzy, żeby było. I chyba wszystkie miejsca sprawdziliśmy. Zanim to ja muszę oczywiście się do tego przygotować, z tego powodu, że potrzebujemy na pewno podkra niewidzialność, ponieważ możliwe, że spotkamy Pennywise'a właśnie w tych kanałach, więc lepiej mieć tą podkra niewidzialność. Więc zaraz sobie po nią pójdziemy, tam jeszcze jedna została. I wydaje, no zbroi nie, bo będzieli potę na niewidzialność. Kurczę, szczerze mówiąc nie wiem, co by nam się jeszcze mogło tam przydać. W sumie chyba mamy wszystko tak naprawdę. Dobra, no idziemy potem po na niewidzialność. Co jest? Co jest? Pennywise normalnie umiera. Czy on mi wypił moją potę? Nie. Nie, to się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę, dlaczego? On mi wypił moją ostatnią potę, nie mam nic teraz. Nie mam poty żadnej na niewidzialność, co jest grane? Dobra, nie, to teraz jednak biorę sobie tą zbroję. Biorę jednak tą zbroję, bo bez tej zbroi to jestem teraz bezbronny. A musimy po to pójść, ja nie mogę teraz nie pójść po tą zbroję. Dobra, czekajcie, musimy jeszcze sobie ogarnąć. Jak już wiem, że tam jest taki problem, to ogarnę na szybko sobie wodę jeszcze, żebyśmy mieli jakąkolwiek na robienie następnych potek, bo no nic tak nie ułatwia tutaj, prawda, rozgrywki, jak potki na niewidzialność, żeby wygrywać z tymi wszystkimi Pennywise'ami i innymi takimi. Więc dobra, mamy wszystko, co nam jest potrzebne. Ale kurde, nie no, najgorzej, że nie mamy poty na niewidzialność. To jest najgorsza tragedia. Dobra widzowie, ja nie przedłużam, lecę od razu w kanały. Z tego powodu, że jeżeli tam to jest i jeżeli nie mamy poty na niewidzialność, to mamy teraz o wiele trudniej, więc będziemy musieli się ukrywać. Prawdopodobnie po kilka razy będziemy też uciekać stąd. Więc trzeba powoli tutaj stawiać kroki, że tak to ujmę. I musimy być gotowi ciągle na to, żeby zrobić sobie jakieś miejsce ucieczki. Więc ja na przykład będę robił sobie takie miejsce ucieczki. Na przykład w tym miejscu zrobię coś takiego. Tam, dobra, już to był nietoperz, myślę, że to jest on, więc dobra, mamy tutaj. Przejdźmy dalej, ja będę ciągle robił sobie takie punkty kontrolne, żeby, wiecie, mieć gdzie uciec w razie czego. Zróbmy sobie też tutaj taki punkt kontrolny, ja najwyżej się tutaj zamurujemy pod tym. I teraz tak, przejdźmy tutaj. Jest tu coś? Nie ma? Nie ma, jest pusto, widzowie, można zamurować ten punkt kontrolny i pójść do następnego. To było chyba w tamtą stronę, jak dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, chociaż szczerze mówiąc, już dawno nie chodziłem po tych kanałach tutaj w tą stronę, więc nie wiem za bardzo, czy to było tu. Tutaj było to wyjście do tej bazy innej takiej, ale tutaj było jeszcze inne, więc teraz tak, musimy tu zrobić punkt kontrolny za tym, uwaga. Tam jest otwarte, o nie, tam jest możliwe, że tam jest Lucyfer. Znaczy Pennywise, nie Lucyfer, Pennywise. Dobra, czekajcie, szybko tu murujemy się na bok. Dobra, jesteśmy schowani. Teraz pytanie, co robić? Czy on tutaj przyjdzie, czy on tu nie przyjdzie? Nie wiem totalnie, widzowie, nie wiem totalnie, co mam robić w tym momencie. Cisza jest, nie słyszę go nigdzie, więc chyba go tutaj nie ma. No ale dobra, więc chyba możemy wyjść, tak mi się wydaje. Dobra, wyjdźmy, ja odłożę te pochodnie tutaj na tą do drugiej ręki, żeby było na... O kurde, był tam. Dobra, jednak se poszedł, dobra. Idziemy w takim razie w tamtą stronę, bo musimy pójść do tamtej bazy. Nie no, on tam stoi, on tam ciągle coś robi. Czekajcie, podejdę bliżej. Może uda nam się go jakoś wykiwać, że on gdzieś wyjdzie, a my wejdziemy wtedy, czy coś tego typu. Zobaczymy. Ja w ogóle mam dźwięki w Minecraft? Mam, ale strasznie cicho. Ja nie mogę, nic nie słyszę tutaj. Dobra, przejdźmy tutaj na tą drugą stronę. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Czy on tam jest? Kurde, coś tu buduje. Nie, on to muruje. To nie, my się tutaj nie dostaniemy. Ale dobra, wiecie co? Ej, teraz... ale mi teraz myśl naszła. Tam, w tym, na końcu tego tunelu właśnie. Tam. O,
O kurde, widział mnie chyba! Widział mnie chyba, bo strzelił w moją stronę strzałą. O nie, 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 nie. Uciekamy, 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 uciekamy. Zrobimy go w konia, wyjdziemy tędy. Wyjdziemy tędy. To jest dobry plan. To jest dobry plan, wyjść tędy. Tu, jak dobrze pamiętam, było takie wyjście na przycisk. Gdzie ten przycisk? Gdzie ten przycisk? Nie da się tędy wyjść, trzeba wyjść tędy, wyjście awaryjne. Wyjście awaryjne, kopane, kurczę, tutaj dirt, dobra. Jesteśmy na zewnątrz, dobra, na całe szczęście tu jesteśmy w miarę bezpieczni. I teraz chciałbym powiedzieć to, że jest jakby ta baza, do której chcieliśmy pójść. Ona tam od góry jest taka odbudowana, więc tam jest tak jakby krata. I to gdzieś w tamtą stronę jest, jak mi się kojarzy. Więc pójdziemy w tamtą stronę, mam nadzieję, że gdzieś w tej dżungli znajdziemy to wszystko. I uda nam się po prostu dostać od góry na przykład tam. Bo on coś tam robi w tym tunelu, więc może tam na końcu w tej bazie nie będzie. A muszę tam pójść, bo... No jestem prawie, że pewien, że tam jest ostatnia część mapy, więc musimy koniecznie w tamtą stronę pójść i to ogarnąć, więc czekajcie, tutaj musimy się przecisnąć przez te chaszcze. Mam nadzieję, że tak to ujmę i dostaniemy się, bardzo szybko się dostaniemy w tamtą stronę, w tamte strony, bo nie wiem, jak to jest daleko, szczerze mówiąc. I też za bardzo nie wiem, czy dobrze idę w sumie. I nie wiem, czy to będzie tak widać w ogóle, nie wiem, nic totalnie nie wiem. Oła, złamałem sobie girę prawie. Dobra, musimy przejść tędy, wyjdźmy może na jakieś drzewo, ojeny, przepraszam. Mi się brakuje tlenu w płucach. Dobra, musimy przejść tędy. Co to jest? Dobra, nieważne. To jest chyba to. Tak, to jest chyba to. To jest... To trzeba zbadać kiedyś. To trzeba zbadać kiedyś. Ja tego nigdy nie widziałem. Co to jest za wielka chawira? Dobra, nieważne. Nieważne, to nie dzisiaj. Nie... Ała, nie dzisiaj. Dobra, to jest chyba to, tak jak mi się kojarzy. Czekajcie, tak, to jest to, to jest zdecydowanie to, to jest dokładnie to, o czym mówię. On tam jest, kurde, jest tam, krąży przy tym ciągle. Czyli on pilnuje ostatniej części tego, musimy się tutaj dostać, musimy to jakoś otworzyć, czekajcie. Ja jestem w stanie z tego zrobić ten, dźwignię, okej. Będziemy w stanie otworzyć to. I teraz tak, ja mam, czekajcie, czy ja dobrze widzę? Tam na środku jest dziura jakby w tym szkle, więc my jesteśmy w stanie, jak tu ogarniemy, to jest chyba tutaj, to jest, tak, to jest tutaj. Czekajcie, czy ja dobrze myślę? Okej, okay, mamy to. Nie wiem, gdzie on jest, czy on tam gdzieś krąży, czy nie. Mam nadzieję, że sobie poszedł. Oczywiście, ja teraz rozlewam tutaj wodę. I patrzcie, schodzimy na dół, na sam dół, bo to chyba się idealnie zleje tutaj. I mamy... on tu jest, dobra, szybka akcja, szybka akcja, szybka akcja. Musimy zejść na sam dół, tutaj do tego kryształu i teraz tak. Jest tu skrzynka, jest. Mamy ostatnią część mapy, mamy ostatnią część mapy, dobra. Czy jest tutaj coś jeszcze? Nie ma, dobra, to wypływamy. Wypływamy szybko, póki... Nie, on tam jest! Nie, zamurował mi to! Nie, dlaczego? Czekajcie, musimy wyjść tędy. To jest jedyna opcja. O nie, dlaczego ja nie mogę pływać? Tutaj, tu. Nie, on tu jest na górze. On tu jest na górze, chciał mnie uderzyć. Nie, zostaw mnie. Nie, goni mnie pewnie. Goni mnie, oczywiście, że mnie goni. Dobra, tam jest otwarte jedno przejście. Dobra, uda nam się chyba stąd uciec. Czy ja jestem w stanie czymś tego zamurować? Nie jestem w stanie niczym tego zamurować. Dobra, czy on jest... Goni mnie. Znikł. O nie. Musimy szybko stąd wyjść. Wychodzimy. Gdzie on jest? Czy on się tu pojawi zaraz? Ja, goni mnie dalej. O nie. Proszę, zostaw mnie. Ała. Nie. Strzela do mnie. Nie, dobra. O, to jest, tutaj wypływamy w tym momencie. I on się tego nie spodziewa. Patrzcie to, szybka akcja. Nie dogoni nas. Dobra, tu. Jesteśmy na zewnątrz, dobra. To była najlepsza ucieczka, jaka mogła być. Najlepsza ucieczka na świecie. Dobra, musimy teraz szybko dojść do tej bazy na dole. Tam nas już nie dorwie, więc musimy jak najszybciej być po prostu w tej naszej bazie na dole. Ja mam nadzieję, że go już tutaj nie spotkamy. Dobra, idziemy tutaj na dół, idziemy na dół. Tutaj jesteśmy na dole. Okej, okay, Gites Majonez. Tu już jesteśmy bezpieczni tak naprawdę. Więc jestem tutaj już jest luz. To już jest moje miejsce. Dobra, uwaga, wskakujemy tam do tej bazy. Ja tylko nie wiem, czy tutaj, wiecie co, zamknę tutaj jeszcze tą na górze, żeby tutaj nie wiedział, że my tu przyjdziemy, nawet jakby wszedł do mojej chawiry. Więc zejdźmy sobie tutaj na dół i jesteśmy, prawda, bezpieczni. Dobra, lecimy tutaj na dół, uwaga. Dobra, gitara. Jesteśmy w naszej bazie, możemy dodać ostatnią część mapy do tego, co nam brakuje i... Tak, jak myślałem, to jest jeszcze większe w tym miejscu. Co jest grane? Dobra, odkładamy to. Ja nie mogę, widzowie. Odkryliśmy ostatnią część mapy, która, jak się okazuje, jest największą częścią tej wyspy w ogóle. Ja wiedziałem, że tutaj jest jakby ta wyspa,
Ale tu się okazuje, że jest jeszcze jedna taka poboczna, a tu jest jedna taka wielka, duża. No to wygląda ewidentnie jak zamek i prawdopodobnie właśnie to jest zamek, więc nie wiem, czy uda nam się to odkryć. Mam nadzieję, że nam się to uda odkryć w końcu. I znaczy nie wiem za bardzo, gdzie to mogłoby być. Gdzieś na morzu, więc wypłyniemy na jakąś podróż prawdopodobnie na następnym odcinku. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę.